Cześć. Dzisiaj na warsztat bierzemy karabinek GROT, ale pod kątem wszystkich obecnie dostępnych modułów, które można do tej broni założyć, jak one wyglądają, jak to się sprawuje, co jest pozmieniane i dlaczego, a także pokażę, jakich modyfikacji dokonałem w swoim karabinku, który jest z nami już ponad 3 lata i pewne rzeczy zostały w nim troszeczkę pozmieniane, czy to korzystając z akcesoriów dostępnych z fabryki broni Łucznik Radom, czyli producenta, czy też korzystając z akcesoriów dostępnych na rynku, czyli tak zwanych aftermarketowych, które zostały założone w celu poprawienia bardziej ergonomii niż funkcjonowania samej broni. To wszystko, co widzicie tutaj, to są moduły, które są obecnie dostępne. No może nie wszystkie, wyjątkiem jest ta komora spustowa, ta z czerwonym bezpiecznikiem. Ona była wypuszczona na rynek póki co w bardzo krótkiej serii. To jest komora spustowa zawierająca spust Geissele. W przeciwieństwie do tej komory z czarnym bezpiecznikiem, która jest komorą standardową. Jak twierdzi producent, komora ze spustem Geissele będzie dostępna w sprzedaży zarówno już zamontowana w broni, jak też jako osobne akcesorium, które będzie można sobie po prostu do własnego karabinka dokupić. No dobra, to co? Przyjrzyjmy się w szczegółach zestawowi podstawowemu oraz temu, co w nim można zmienić i co zmieniłem ja. A zestaw podstawowy karabinka GROT S16 FBM1 wygląda mniej więcej tak jak tutaj. Mniej więcej dlatego, że tutaj w tym egzemplarzu parę rzeczy już zostało zmienionych, co widać na pierwszy rzut oka. Oczywiście jest dołożony celownik EOTech EXPS w wersji z zielonym znakiem celowniczym, jest dołożony powiększalnik również EOTech G33, czyli o trzykrotnym powiększeniu, jest latarka Olight Odin Mini oraz przyrządy celownicze awaryjne, mechaniczne, składane z MagPula, które zastąpiły przyrządy standardowe Grota, które są dostarczane w tym bardziej rozbudowanym zestawie. Dlaczego w bardziej rozbudowanym? Bo Grot jest dostępny w dwóch wersjach. Jednej droższej, kosztującej 8600 zł, jeśli dobrze pamiętam, albo w wersji podstawowej za 6900 i różnica jest taka, że Grot w tej wersji droższej w standardzie jest wyposażony w składane przyrządy celownicze metalowe produkcji FB Łucznik Radom. Oprócz tego ma jeszcze dodatkowy chwyt przedni typu wiertarka, taki jak właśnie widzicie na zdjęciu, znany z karabinków Beryl, bo jest to chwyt z karabinków Beryl. Bardziej rozbudowany zestaw ma również trzy odcinki szyn Picatinny montowanych na łożu, zgodnych ze standardem M-Lock. W wersji uboższej jest to tylko jeden odcinek szyny. No i w tym bogatym zestawie jest jeszcze przybornik do czyszczenia karabinu, również bardzo mocno rozbudowany. Taki właśnie jak widzicie teraz na zdjęciu. Trzeba przyznać, że na bogato. No ale jakby podliczyć te wszystkie akcesoria, to wyjdzie na to, że lepiej jest chyba kupić ten tańszy zestaw, bo pakiet akcesoriów takich jak oferuje producent w tym droższym zestawie, można kupić sobie na rynku w cenie niższej, o czym możecie przeczytać w artykule, do którego link znajdziecie pod filmem. Standardowo karabinek jest wyposażony w krótkie łoże oraz długą 16-calową lufę, stąd jego nazwa, a dokładnie oznaczenie numeryczne, czyli S16, co odnosi się do długości lufy podanej w calach. Standardowo dotąd karabinki były sprzedawane z innym chwytem niż ten. Tu jest założony chwyt nowy od wersji wojskowej A2. Szczegóły widzicie właśnie na zdjęciu tego chwytu.
Jest on znacznie wygodniejszy od chwytu standardowego, który był montowany w grotach, czyli chwytu MacPulla. Takiego bardzo popularnego, nie pamiętam jego oznaczenia. Tu będzie właśnie widoczny na ekranie. Ten chwyt radomski jest dużo wygodniejszy, dlatego że ma inny kąt, jest inaczej wyprofilowany w tylnej części, tutaj, przez co lepiej wypełnia rękę, ma bardzo fajną fakturę i generalnie jest bardzo wygodnym chwytem. Oczywiście ma też schowek, na przykład na klucz do nastawy muszki regulowanej albo zapasowe baterie, czy jakieś inne akcesoria, które użytkownik będzie chciał sobie w nim przenosić. Jest to dosyć sprytny chwyt, dlatego że można go założyć do innych karabinków systemu rodziny AR. Dzięki temu, że w tym miejscu, tu równiutko pod bezpiecznikiem, ma wykonany kanał, w którym jest osadzona sprężyna z zapadką do bezpieczników karabinków rodziny AR. Dlatego, że w grocie ta zapadka jest umieszczona tu pod kątem z góry i ona działa w ten sposób, a nie w ten. Konstruktorzy z Radomia pomyśleli i zrobili chwyt pasujący zarówno do grota, jak i do karabinków rodziny AR, co jest bardzo dobrym pomysłem, zwłaszcza, że ten chwyt kosztuje obecnie 72 zł. Wcześniej była cena promocyjna, kosztował około 30 paru złotych. Nawet te 72 zł to jest i tak taniej niż w zasadzie dowolny chwyt MacPulla, a jest lepiej moim zdaniem i zdaniem wielu osób, które tego karabinka, czy tych chwytów w ogóle używały. Znam kilka osób, które już kupiły tego typu chwyty do swoich AR-ów i już je wymieniły. Również dodatkowym akcesorium jest zestaw nakładek na szynę na łoże oraz przedni chwyt, też troszeczkę podobny do chwytu MacPulla, aczkolwiek o troszeczkę innej konstrukcji, dlatego że jak się przyjrzycie, on nie jest prosty, on jest pod kątem, czyli można go zamontować lekko pod kątem w przód albo lekko pod kątem w tył, jak kto woli. Nie można go zamontować prosto. Ja zamontowałem skośny w przód, bo po prostu tak mi jest wygodniej. Bardzo fajnym elementem jest ten handstop z przodu, który bardzo fajnie robi robotę. I jak widzicie, nakładki są asymetryczne, jest krótka na boczną powierzchnię szyny, krótka na dolną powierzchnię szyny i długa na boczną powierzchnię szyny. Szczegóły tych nakładek widzicie właśnie na zdjęciach. One się różnią. Znaczy, dlaczego boczne i dolne? Dlatego, że nakładka boczna ma inny kształt niż nakładka dolna. Nakładka dolna jest nakładką symetryczną. Nie ma znaczenia, czy założę ją w przód, czy w tył. Ona jest symetryczna. Natomiast nakładki boczne są asymetryczne z uwagi na to, że kształt łoża karabinka grot również jest asymetryczny w przeciwieństwie do łoża karabinków AR. Chodzi o te boczne powierzchnie. Ten skos jest inny niż tu, gdzie w karabinkach AR te skosy są takie same. No dobra, co zmieniłem w swoim karabinku? Oprócz widocznych na pierwszy rzut oka elementów, czyli wspomnianego chwytu, dołożenia chwytu przedniego, czy też zastąpienia tego chwytu typu wiertarka, który był jeszcze mocowany na dodatkowej szynie, co zwiększało masę, zwiększało gabaryty. No generalnie rozwiązanie, powiedzmy sobie, średnio fajne, zwłaszcza w obecnych czasach. Dołożyłem nakładki, zmieniłem skrzydełko bezpiecznika na takie, jak widzicie na zdjęciu. To są skrzydełka bezpiecznika z firmy Deftar, kompatybilne z rozwiązaniem skrzydełek bezpieczników firmy Hera Arms, o czym mówiłem w filmie o akcesoriach z firmy Deftar, do którego link też macie pod spodem, możecie sobie dokładnie obejrzeć w szczegółach. To jest prawe skrzydełko, krótsze,
a to jest lewe skrzydełko dłuższe, z faczkiem. Taki żarcik chłopaków z Deftara, ale dosyć sympatyczny. Dlaczego tak? Ano dlatego, że oryginalne skrzydełka bezpiecznika Grota, które widzicie właśnie na zdjęciu, były plastikowe, były symetryczne, były krótkie o długości podobnej do tego skrzydełka, ale były bardzo wystające na boki i wadą tego skrzydełka było to, że przy odbezpieczeniu karabinka i chwycie w ten sposób, tak jak do strzelania, w tym miejscu po prostu uwierały w palec. Oprócz tego przedłużone lewe skrzydełko jest po prostu znacznie wygodniejsze w obsłudze niż to krótsze oryginalne. Oczywiście do Grota można założyć dowolne skrzydełka pasujące do AR-a, no ale po szczegóły odsyłam do filmu zlinkowanego pod spodem. Kolejna zmiana, czyli przyrządy celownicze mechaniczne. Tu jest zwykły Magpul Embus. Przód, czyli mucha. I tył, czyli przeziernik. Lubię te przyrządy, jak dla mnie robią robotę. Moim zdaniem jest to adekwatny stosunek jakości do ceny. Nie jest to nie wiadomo co, ale naprawdę robią robotę i szczerze mówiąc, więcej chyba nie potrzeba do karabinka. To nie jest nie wiadomo jak wyczynowa broń. Dlaczego zdjąłem oryginalne przyrządy? Oryginalne przyrządy nie są złe. Macie je tutaj na fotce. To jest wariacja na temat przyrządów, również Magpula, tylko że Embus Pro. Metalowe robią robotę, tak? Robią robotę. Mi się bardziej podobają w formie i w kształcie te przyrządy Magpula, które są właśnie założone. A dodatkowo, w przeciwieństwie do tych radomskich, te Magpulowe są po prostu blokowane i nie ma możliwości samoczynnego otwarcia tych przyrządów przez zahaczenie czy przypadkowe pociągnięcie palcem albo pasem czy czymkolwiek innym. Tu po prostu trzeba nacisnąć albo dźwigienkę z dołu, albo ten duży guzik tu z przodu i przyrządy się otwierają. Po złożeniu są zablokowane, więc nie ma tego problemu, o którym mówiłem. To nie jest tak, że tamte przyrządy nie działały. One działają, bo umówmy się, mechaniczne przyrządy, no jak mogą nie działać, tak? Są założone, podnosi się, strzela. One są naprawdę porządnie wykonane, ale mi nie pasują. Po prostu najnormalniej w świecie bardziej podobają mi się te przyrządy od Magpula. Czy coś więcej zmieniałem w tym karabinku? No nie, poza dołożeniem latarki, z czym też był mały problem, ale poszczegóły odsyłam do filmu o tych latarkach albo do artykułu, do których link znajdziecie pod spodem. No i co? Mamy zestaw bazowy, no i teraz mamy dodatkowe akcesoria. A, jeszcze jedna uwaga. Przez długi czas Grot występował tylko w tej wersji, czyli Grot S16FBM1. Natomiast obecnie można kupić sobie Grota S10M1, czyli wyposażonego w krótką lufę o długości 10,5 cala z kompletnym układem gazowym. Ewentualnie na jedną promesę można również kupić zestaw Grota z dwiema lufami. Dobra, to dokonajmy wymiany pierwszego akcesorium z dostępnych. Wymiany najprostszej i zmieniającej znacznie funkcjonalność karabinka. Oto i ta modyfikacja. Jak widzicie, na karabinku jest założone długie łoże, dzięki czemu karabinek zyskuje optycznie na wyglądzie. Moim zdaniem jest dużo, dużo ładniejszy w takiej konfiguracji. Dodatkowo został bardzo mocno wydłużony chwyt. Można ten karabinek chwycić dalej, jeżeli ktoś strzela C-clampem, czy lubi daleko odsunięty chwyt przedni, zawsze może go sobie wysunąć jeszcze bardziej do przodu niż ja mam. W moim przypadku ten chwyt
jest o jeden slot przesunięty do przodu. Dlatego, że mogę po prostu ten karabinek chwycić dalej niż przy krótszym łożu. Dodatkową zaletą tego łoża jest jeszcze to, że zasłania nieszczęsny regulator gazowy, który miał tendencję do wypadania przy przypadkowym przekręceniu. Mi się to nigdy nie zdarzyło, no ale go zasłania, tak? On nadal jest dostępny, ale teraz trzeba po prostu chcieć go przekręcić, trzeba tu wsadzić palec albo najlepiej posłużyć się jakimś akcesorium typu klucz imbusowy albo coś takiego, wsadzić to w okienko i przekręcić. Łatwe to nie jest, ale dzięki temu ten regulator po prostu nie może zostać przestawiony przypadkowo. Regulator ma dwie nastawy. Jedna jest do strzelania zwykłego, jedynka, dwójka jest do strzelania przy mocno zabrudzonej broni. Moim zdaniem nastawa 2 jest po to, żeby 99% użytkowników tego karabinka nigdy w życiu jej nie użyło. Próbowałem z ciekawości, nic to nie zmienia. Teoretycznie ma ułatwiać strzelanie przy broni zabrudzonej, zapiaszczonej. W praktyce robi to, zwłaszcza w cywilnym użytkowaniu, nic. Dużo lepszym pomysłem byłoby zrobienie otworu o mniejszej średnicy do strzelania z wielofunkcyjnymi urządzeniami wylotowymi, przy których, jeżeli otwór jest duży, tak jak tutaj na jedynce, czy jeszcze gorzej na dwójce, karabinek za szybko dostaje więcej gazów i po prostu za szybko otwiera zamek, przez co do wnętrza broni dostaje się więcej syfu przy strzelaniu z tymże właśnie wielofunkcyjnym urządzeniem wylotowym. O łożu powiem jeszcze parę słów. Jak założę do karabinka krótką lufę, bo tam jest pewna ciekawostka, a tymczasem dokonamy drugiej zmiany, która jest łatwa do przeprowadzenia, a która również bardzo mocno zmienia funkcjonalność karabinka. I oto ta zmiana. Teraz mamy karabinek Grod wyposażony w kolbę od karabinka AR. W tym wypadku jest kolba MagPul CTR, chyba to się nazywa. Czyli ta z dodatkową blokadą, która zapobiega kolebaniu się, ogranicza kolebanie kolby po jej zablokowaniu w wybranym położeniu na buffer tubie, czyli na prowadnicy kolby. Co daje taka wymiana, poza tym, że zmienia się wygląd karabinka? No moim zdaniem ten karabinek wygląda gorzej niż z kolbą oryginalną, która jest całkiem ładna, przede wszystkim jest spójna wizualnie z całym karabinkiem. Widać ją? Widać. Jest też dosyć wygodna, ma fajną, regulowaną bakę. Są narzekania, że ją się trudno reguluje, ale tak naprawdę ustawia się ją raz i się ją zostawia. Przynajmniej ja tak mam. Nie kombinuję z tą kolbą, mam to w takiej pozycji. Można ją ustawić w trzech innych pozycjach równoległych albo kombinować z ułożeniem tejże baki pod kątem. Daje ta zamiana tyle, że oryginalna kolba do grota jest niestety kolbą dość krótką. To znaczy, jeżeli strzela się w kamizelce, to wszystko jest ok. Natomiast problemy zaczynają się, jeżeli nie strzela się w kamizelce albo jest się człowiekiem dosyć wysokim. Zobaczcie, one leżą w tej chwili no mniej więcej równo, tak. Sprawdźmy jeszcze, wiadomo, że to nie będzie aptekarska dokładność, ale powiedzmy, że jest mniej więcej równo. I teraz zobaczcie, jaka jest długość tej kolby w porównaniu z tą. To jest ze 3 cm różnicy, może nawet troszeczkę więcej. To jest naprawdę bardzo dużo. Dla mnie kolba do grota oryginalna jest minimalnie za krótka. Z kolby od AR-a strzelam zwykle z przedostatniego ustawienia. Kolba do grota w moim przypadku jest rozciągnięta na całą długość i mogłaby być o ten centymetr przynajmniej dłuższa. Więc jeżeli tę kolbę przesunę o jedno oczko, no to ma właśnie taką idealną długość, jaką lubię. Sam adapter do kolby jest akcesorium, nie jest komplikowanym. To jest element wykonany z aluminium metodą obróbki CNC.
Na górze mamy przycisk służący do rozkładania broni. Adapter jest sprzedawany jako sam adapter, bez buffera. Buffer trzeba sobie dokupić i dokręcić. Tak. Robi to robotę, jest fajne, ale założenie kolby z adapterem powoduje jednocześnie dwie rzeczy. Po pierwsze, zmienia wygląd karabinka i on traci spójność. A dodatkowo jeszcze nie ma możliwości składania tej kolby w bok, co dla niektórych osób może być dość istotne. Jest opracowany prototyp adaptera składanego, taki jak widzicie na zdjęciach, który ma niebawem podobno trafić do sprzedaży. No i wtedy problem składania kolby zostanie rozwiązany. Nie ukrywam, że jest to dość kuszące. Co prawda rzadko składam kolbę, ale fajnie jest mieć taką możliwość. No czasami złożenie kolby może się przydać, jak na przykład będziemy przenosić broń w jakimś nie za dużym plecaku, zwłaszcza z tą długą lufą. No złożenie i zyskanie kilkunastu centymetrów długości robi robotę po prostu. Dobra, skoro karabinek jest częściowo rozłożony, to przyjrzyjmy się kolejnemu akcesorium, które podobnie jak wspomniany adapter do kolby do AR-a jest póki co rozwiązaniem może nie prototypowym, ale typowym lowrunem wypuszczonym w kilkudziesięciu egzemplarzach. A tymże akcesorium jest komora spustowa wyposażona w spust firmy Geissele, różnie to ludzie wymawiają. No, szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jak to się wymawia, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zresztą tak się to pisze. Komora została zasadniczo taka sama. Zmieniła się jedynie wewnętrzna część, czyli taka ramka metalowa, którą tu widzicie, w której jest osadzone całe urządzenie spustowo-uderzeniowe tego karabinka. Dlatego, że w przypadku komory oryginalnej po prostu nie da się, znaczy da się zamontować spust do AR-a, ale wymaga to już pokombinowania ze sprężynami, wymaga to pokombinowania z kołkami. Nie jest po prostu ten spust, nie jest spustem standardu AR. Przy okazji zwróćcie uwagę na to, co mówiłem wcześniej, czyli ten element, o ten, to jest właśnie zapadka blokująca bezpiecznik. Tak? Czyli ona znajduje się w tym miejscu, a nie w tym, jak w karabinkach AR. W przeciwieństwie do karabinków AR, ta blokada ma możliwość regulacji oporu, z jakim porusza się język, z jakim porusza się skrzydełko bezpiecznika przez wkręcanie albo wykręcanie śruby widocznej w tym miejscu. No co to daje wymiana komory? Wymiana komory daje tyle, że mamy zupełnie inny karabinek. Karabinek Grot ze spustem Geissele działa kompletnie inaczej. Spust oryginalny jest spustem wojskowym, milspekowym może i ma taką troszeczkę gumowatą charakterystykę, no znacznie większy opór niż ten Geissele, zupełnie inny reset. No i po prostu chodzi, nazwijmy rzecz po imieniu, dużo gorzej niż spust Geissele. Przy czym pamiętajmy, że to jest spust zasadniczo sportowy. A to jest spust żołnierza. I to jest pewna różnica. W przypadku wojska, zwłaszcza lekkiej piechoty, czy wojsk zmechanizowanych, nie ma potrzeby, moim zdaniem, stosowania tak precyzyjnych spustów, chociaż to też nie jest najdroższy Geissele. To jest poziom cenowy około 1000 zł na półce, 900-1000 zł tego typu spust kosztuje. Zabawne jest to, że te kilkanaście karabinków, które trafiły do sprzedaży, wyposażone w te komory ze spustem Geissele, były droższe od standardowych o złotych 300. Brało się to z tego, że po prostu producent do ceny dorzucił różnicę pomiędzy tym spustem, a tym spustem. Ten spust nie jest za darmo, on też kosztuje, nie wiem, 400, 500, 600 zł, tak? Jeżeli ten kosztuje 900,
no to producent nie wkłada spustu za 600, tylko wkłada spust za 900. Różnica 300 zł i tyle płaci klient. Bardzo dobre posunięcie. Jest jeszcze jedna zasadnicza różnica w tych komorach spustowych. Otóż w przypadku grota, teraz mamy napięty kurek, oczywiście karabinek daje się zabezpieczyć i odbezpieczyć, ale jak ten kurek spuszczę, to również nieprzeładowaną broń mogę zabezpieczyć i odbezpieczyć. To jest coś, co się umownie określa spustem europejskim. To jest spust umownie określany amerykański. Czyli jeżeli kurek jest napięty, broń jest przeładowana, mogę go zabezpieczyć i odbezpieczyć, ale jeżeli kurek opuszczę, to zabezpieczyć karabinka już nie mogę. I o tym należy pamiętać. To omówiliśmy już te akcesoria i przejdźmy do ostatniego elementu, który został, czyli do krótkiej lufy. I tu widzimy grota w konfiguracji, w której używam go chyba najczęściej. Czasami jeszcze zmieniam też kolbę na tę kolbę aerową, co za chwilę zrobię, żeby Wam pokazać, jak ten secik wygląda. Mamy założoną lufę o długości 10,5 cala. Ona ma inny skok gwintu. W związku z tym no, lepsze wyniki osiąga się też na cięższej amunicji. Standardowo lufa 10,5-calowa wyposażona jest w identyczne urządzenie wylotowe jak lufa 16-calowa, czyli dokładnie takie jak tutaj widzicie. Ono jest skręcane na gwint 1/2 na 28, czyli standardowy gwint pozwalający montować urządzenia wylotowe karabinków AR. To urządzenie, które widzicie, jest przede wszystkim tłumikiem płomienia oraz osławiaczem podrzutu. Przez to, że dolna jego część nie ma otworu, w związku z tym gazy kierowane są w górę, pchając lufę w dół i osłabiając odrzut karabinka. Jest to urządzenie... No jest, tak? Może... No działa, działa. Nie jest to żadna rewelacja. W związku z powyższym w moim karabinku wymieniłem to urządzenie na... wielofunkcyjne urządzenie firmy Brigger Tomet, czyli BT. To jest hamulec wylotowy. On osłabia odrzut, osłabia podrzut i dodatkowo daje też możliwość zainstalowania na karabinku tłumika dźwięku. No i przede wszystkim, znaczy przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale wygląda kozacko. Naprawdę z tym urządzeniem wylotowym grot dużo zyskuje na wyglądzie, ale też zajebiście dużo zyskuje na komforcie strzelania. Ten karabinek w takiej konfiguracji, czyli spust Geisla i urządzenie wylotowe BT, robi robotę. Strzela się z niego naprawdę przyjemnie, chociaż koledzy stojący obok mają troszeczkę inne zdania, dlatego że to urządzenie bardzo mocno daje podmuchem na boki, co dla osób stojących po bokach nawet w jednej linii ze strzelającym jest mało przyjemne. No niestety tego typu urządzenia wylotowe tak po prostu mają. Teraz jeszcze wróćmy na chwilę do łoża. Oczywiście do tego karabinka w tej konfiguracji z krótką lufą jak najbardziej można założyć długie łoże. Przy czym to długie łoże w całości zakrywa lufę. Wygląda to no przekozacko, bardzo drapieżnie i w ogóle zajebiście, tylko nie radzę nikomu strzelać w takiej konfiguracji, bo po prostu rozwalicie to łoże. Płomień, podmuch wylotowy z całkowicie, jak widzicie, zakrytego urządzenia wylotowego pójdzie na boki i po prostu rozwali to łoże. No, w skrajnym przypadku może uszkodzić także strzelającego. Oczywiście, aż się prosi, żeby tu wkręcić tłumik albo Wardena, albo cokolwiek innego. Tylko problem jest taki, że niestety że ta wewnętrzna, no nie średnica, bo to nie jest okrąg, żeby miał średnicę czy koło, ale tu ta przestrzeń nie pozwala na wsadzenie do środka zasadniczo chyba żadnego urządzenia. Sprawdzaliśmy to chyba na dwóch czy trzech różnych urządzeniach i problem był
tu w tych bocznych listwach mocujących mostek z szyną. Niestety po prostu nie daje się tego tam włożyć. Oczywiście można próbować coś podciąć, no ale to już wtedy może być różnie. Z tym łożem jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie taka, że ono jest inaczej mocowane. Spróbuję Wam to pokazać, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Oczywiście z tyłu jest mocowane tak jak krótkie łoże na kołek, ale z przodu chodzi mi o ten element. To jest taka, ten mostek mocujący szynę, czy będący jej częścią, ma wykonany taki występ. A krótkie łoże ma wykonane takie nity, które współpracują, podobnie jak tamten występ, z tym wycięciem. I teraz problem jest taki, że w tym długim łożu to ma luz. To nie jest duży luz, ale to jest luz na tyle duży, że no raczej będzie dyskwalifikował możliwość montowania tutaj celownika mechanicznego, czyli muszki. Byłoby fajnie, 10 cm dłuższa linia celowania, czy coś koło tego, super, tylko nie, bo to się trochę kolebie. No i teraz, dopóki producent nie zmieni sposobu mocowania, a są na to dwa rozwiązania. Pierwsze, zastosować te nity. Tak jak w tym małym łożu, małe łoże nie ma luzu dzięki tym nitom, a duże łoże ma luz. Albo, ale wymagałoby, drugie rozwiązanie wymagałoby przekonstruowania komory zamkowej tego karabinka. To łoże jest wymienne z łożem karabinu grot wyborowego w kalibrze 308, ale tylko w jedną stronę. To znaczy to łoże mogę założyć do dużego grota, a łoże z dużego grota nie założę do mojego grota. Dlaczego? Dlatego, że duże łoże z dużego grota w tym miejscu tutaj ma wykonany taki występ, który współpracuje z odpowiednim podcięciem, czy kluczem, nazwijmy to jak chcemy, to, które z kolei jest wykonane tutaj, w górnej szynie od spodu nad węzłem gazowym jest klucz, który współpracuje z wycięciem, które współpracuje z kluczem umieszczonym na tym łożu, co podnosi stabilizację. No ale to mówię, wymagałoby zmiany komory zamkowej, może nie jakiejś dramatycznej, no ale jest to kolejna operacja technologiczna, zmiana pewnie dokumentacji i nie wiadomo co jeszcze. Jak można doraźnie rozwiązać problem? Ja doraźnie rozwiązałem problem na próbę, bo nie zamierzam tego stosować na co dzień, dlatego że w tej konfiguracji strzelam z krótkim łożem. W tym miejscu, tutaj, to jest moja strzałka. Musi być profesjonalnie. Tu, w tym miejscu, na łączeniu szyn, założyłem latarkę. Latarkę OWL, o której możecie poczytać sobie w artykule, który jest zlinkowany poniżej i która wygląda tak jak na powyższej fotce. Ma taki bardzo duży, bardzo solidny montaż integralny na szynę i założenie tego montażu na miejsce łączenia łoża z komorą zamkową likwiduje ten luz do zera. Genialne. Więc jeżeli chciałbym używać tego karabinka w konfiguracji z długim łożem i z długą lufą i chciałbym mieć tu celownik, zmieniam latarkę, zakładam OWL-a i generalnie mam sztywne łoże. Jest jeszcze kolejny sposób. Jest taka strona, taki profil na Facebooku, nazywa się Oh My Grot, gdzie posiadacz grota zaczął wprowadzać pewne własnoręczne modyfikacje. Polecam Wam odwiedzenie tej strony, bo gościu robi naprawdę fajne rzeczy. No i tenże prowadzący stronę Oh My Grot wziął długie łoże, pościskał je odpowiednio trytytkami, podoginał i zlikwidował luz. Genialne.
Może go poproszę, żeby tak samo zrobił z tym łożem? Może się zgodzi? Jest dokumentacja fotograficzna na jego profilu, jak to robił. Warto zobaczyć. Chłopak jest naprawdę cwany. Dobra, załóżmy jeszcze łoże na miejsce. Kolbę od karabinków AR. Też wygląda nieźle. Muszę przyznać, że całkiem spoko. Dość drapieżnie. Co prawda nie tak fajnie, spójnie jak z oryginalną kolbą. No nieustająco bardzo mi się podoba. Mimo, że ta kolba nie jest kolbą rewelacyjną. Zobaczcie. Tu też jest luz. On też nie jest duży. No ale jest. Podobno ten luz można zlikwidować przez rozebranie, rozłożenie tej kolby i spasowanie elementów wewnątrz, bo luz w kolbie nie bierze się z osadzenia tu, tylko na połączeniu tej części wysuwanej z osadą, czy tym elementem prowadzącym. Nie wiem, jak to nazwać. Mam planszę, ale nie będę sprawdzał. Na razie przynajmniej. No i co? I w takiej konfiguracji też czasami używam grota, no aczkolwiek, tak jak mówię, z tym jest spoko, zwłaszcza, że w tej konfiguracji no strzelam, powiedzmy, strzelania parataktyczne albo zawody na stosunkowo niewielkie odległości, maksymalnie 50 metrów, więc nie ma potrzeby aż tak precyzyjnego i dokładnego celowania jak na większe dystanse. Dobra, jeszcze ostatnia ciekawostka. Jak wymieniacie lufę w grocie albo ją wykręcacie, co trzeba zrobić raz na jakiś czas, żeby wyczyścić układ gazowy? Nie da się wyczyścić układu gazowego grota i górnej powierzchni lufy bez wyjęcia lufy z karabinka. Da się wyjąć regulator, da się wyjąć tłoczek, ale nie da się wyjąć tłoczyska, który też raz na jakiś czas trzeba wyczyścić i trzeba wyczyścić lufę, dlatego że w tym miejscu są otwory upustowe, przez które wydostają się gazy propowe z układu gazowego, one walą na lufę, tam powstaje osad. Jeżeli tego nie wyczyścicie, zamoczycie, strzelacie jakąś agresywną, oni są, to karabin po prostu zardzewieje. Popatrzcie na ten element, śruba mocująca lufę. Według instrukcji powinno się ją dokręcić wojskowej. Powinno się dokręcić do zgrania tej kreski z tą kreską. Dlaczego to jest przekręcone? No dlatego, że instrukcja cywilna, notabene, zajebiście ładnie wydana. Trzeba przyznać, że tu szacun dla Radomia, zrobili naprawdę bardzo fajną robotę. Instrukcja jest bardzo porządnie wydana, bardzo czytelna, bardzo przejrzysta. Według tejże instrukcji lufę w grocie należy dokręcać momentem do 25 Nm. To przesunięcie, które tu widzieliście, to jest newtonometrów 23. Nie wiem, dlaczego jest takie przesunięcie. To przesunięcie, ja kiedyś dokręcałem kluczem dynamometrycznym, zgranie kresek, to jest około 19 Nm, więc 4 Nm mniej niż jest dokręcone obecnie. Czy coś się dzieje z tą lufą? Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć przy dokręceniu na znacznik. Od pewnego czasu zaopatrzyłem się w takie magiczne urządzenie, które nazywa się kluczem dynamometrycznym i dzięki temu dokręcam z ustalonym momentem wynoszącym w tym wypadku 23 Nm. No i co? Zasadniczo to chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o akcesoria albo już dostępne do karabinka grot, albo takie, które niedługo pojawią się na rynku. Część z nich mam. Znaczy mam na razie chyba wszystkie, które są dostępne. Części używam bardzo często, kilku używam rzadziej. Najbardziej lubię, jak już mówiłem parę razy, karabinek w tej konfiguracji. Strzela się z niego bardzo fajnie. To urządzenie robi bardzo dużą robotę. Spust gajzla, mistrzostwo świata w tej broni. Jak tylko pokażą się nowe akcesoria, to zrobię o nich film, a w tym odcinku to tyle. Bawcie się dobrze. Na razie.